Siemaneczko, z tej strony Tadek, witam was w grze Enshrouded. W dzisiejszym odcinku idziemy po wypolerowany blok kamienia, czy jakoś tak to się nazywa, który znajduje się tutaj niedaleko. Dziękuję tutaj Jolka za to, że powiedziałaś, że jest coś takiego w ogóle, bo tak sprawdzałem, myślałem, że może na te, powiedzmy, materiały jest jakaś misja, która by mi mówiła o tym, że w ogóle jest taki materiał, ale się okazało, że nie ma. Nie mam takiej misji, a przynajmniej nie teraz, nie wiem, może jakbym dorobił jeszcze te dwie tam, które mam, może by to gdzieś mi się pojawiło, że jest do zebrania. Ale tak czy siak, o, tutaj ją Matrona nosi, tą całą, znaczy tą receptę, powiedzmy, tak, na ten wypolerowany kamień. Też właśnie po nią pójdziemy. Ja tutaj fajny mieczyk znalazłem wcześniej, bo mi wywaliło grę, jak tutaj byłem. Coś mam takiego czasami w grze, że jak włączam OBS-a, to nie wiem, z jakiegoś powodu wywala mi się właśnie też Enshrouded. No dobra. Czy jak przy okazji tutaj właśnie idąc, po to zauważyłem, że tutaj jest skrzynia, że no to od razu widać, że ona tu jest, nie? Zobaczmy, co tym razem będzie. Ugaszony miecz. Aha. To jest ten miecz, który możemy tam gdzieś znaleźć w pewnym momencie, tylko że tamten jest wersja, która płonie, a to jak widzicie już nie płonie. Dodatkowo gdzieś tutaj jeszcze... O, zniknęło mi? Ale zobacz, no szkoda. Bo ogólnie tutaj wcześniej będąc, udało mi się znaleźć właśnie w tej skrzyni taki mieczyk, który bodajże on się tam coś nazywał, że chyba wilka? Coś takiego. Teraz nie powiem wam dokładnie nazwy, bo nie pamiętam. Ale właśnie taki fajny mieczyk był. No ale niestety po tym jak mi grę wywaliło, to on zniknął. No szkoda. Dobra, zobaczmy. Jest Matrona. Nie wiem, czy tutaj robaczki nie wyskoczą. No to ciekawe, nie wyskoczyły? Wcześniej tutaj będąc wyskoczyły z takim... O właśnie. Zobaczymy, kto wygra. Do mnie przyleciały. Zamykam drzwi. Nara. Czy granatę w nich rzucił? O, pokonają. Widać już, że przegrywa. Oj, padła. Dobranoc. Czego mają? Woda. A i to jest właśnie ten kamień. Polerowy kamienny blok. Udało nam się to odblokować, więc mamy teraz możliwość zrobienia sobie polerowanego kamyka. Zobaczymy zaraz go właśnie, jak on wygląda. Nie wiem, czy jest więcej takich miejsc, gdzie może są jeszcze jakieś fajne właśnie kamyczki ukryte, z których można by było coś zrobić. Ale no jest jak jest. Zobaczmy tutaj w sumie, przy okazji jak już tutaj jesteśmy, ją załatwiliśmy. Jest może tutaj jakaś fajna skrzynia, złota czy coś takiego, gdzie można by było coś znaleźć. Tutaj widzę dosyć sporo tych pomieszczeń jest. O, ale ty się broń, kurde, kolego. Najlepiej to jednak oznaczać sobie ich od razu. Wiecie, jest wejście. Możliwe, że na wieży coś będzie. Oj. Zobaczymy. A, niestety nie. Chociaż czekajcie, bo to jeszcze jest ta druga wieża. O. Zresztą ja tu chyba byłem na tej wieży? Z tego co pamiętam. Więc widocznie jak ją gdzieś tam zabiłem wcześniej, to nie zwróciłem uwagi na to, jak ją załatwiłem, że ona coś przy sobie ma. Okej. Okay. To licowana błyskawica.
Weźmiemy sobie pochodnie do ręki, bo nic nie widzę. W ogóle twórcy zmniejszyli tam tych takich smoczków, co latają. Że tak powiem, głośność ich tego całego piszczenia, które no dosyć było znaczne. Co tu mamy? Hełm Jastrzębia. Łe. Coś tu już mamy. Takiej ilości, że masakra. No dobra, zobaczmy, bo tu nam jeszcze dwa zadania zostały. Ukryta kamienna ta kaplica, a najwspanialsza zwierzyna. Więc zobaczmy sobie, gdzie jest co. Tu mamy najwspanialsza zwierzyna. No, w dosyć niezłym miejscu. Spróbujemy tutaj przejść i przeskoczymy do tej zwierzyny całej. Zobaczmy, co tam po drodze jest. Teraz pytanie, bo jest tam mgła taka tutaj. Nie chciałbym, żeby mnie ona zabiła. To z góry wygląda, jakby płynęło. Coś takiego, tak jak, nie wiem, na filmach czasami pokazują, jak na przykład taka ściółka, czy coś płonie. Tak w lasach, już tak jakby no, wygaszona, ale nie do końca, to z czymś takim mi się kojarzy. Bo to jest dosyć głęboko. O, to jest w ogóle jakiś most. Dobra, spróbujmy tu dolecieć. Musimy tu przelecieć. O. Sukces jest sukcesem. W ogóle ta twierdza też jest chyba do zwiedzenia. Bo to jest ten jeden z takich tych typowych budynków z gry, których jeszcze nic może nie ma. Chociaż w sumie tu jesteśmy, to możemy sprawdzić. Chyba, że to jest zabójcza mgła, bo to jest całkiem prawdopodobne. A, dobra, zamknięte drzwi. No okej. Czyli lecimy z powrotem w zwykłe. Wow, ale bym wpadł. Się skończyło moje latanie. Zresztą mi się wydaje, że to jest w ogóle zabójcza mgła. Bo jest właśnie kilka takich miejsc, a przynajmniej, no, chyba tam dalej jest to miejsce. Już wam pokazuję, gdzie. Czekaj, zobacz, tylko nie lecić. Nieumbrowa jama. O, tutaj jest takie miejsce, do którego nie można zejść, a przynajmniej ja nie mogłem jeszcze ostatnio, jak miałem poziom niżej płomienia, że mnie tu paliło, nie? Że spróbowałem zejść gdzieś na ten segment i już mnie tutaj właśnie paliło, bo chciałem z ciekawości zejść, zobaczyć, co tam jest tak głęboko. Więc nie wiem, czy może twórcy po prostu planują później coś tam dodać, czy nie. Ale no, wiem, że na pewno ja teraz nie mogłem zejść, ale w sumie z tym szóstym poziomem można było się tam jeszcze wybrać, właśnie zobaczyć to miejsce całe, nie? No jak mówię, no jeszcze kawałek mapy jest do zwiedzenia, ale tak jak z tego co patrzyłem, no to mam już prawie wszystko, co można było właśnie zdobyć. Też z tego kamienia będę coś próbował fajnego zrobić, czyli na pewno to zobaczę, jak to będzie wyglądać. W tym naszym całym zamku, powiedzmy, tak? Czy to będzie tam pasowało, czy może jednak raczej nie. Trzeba będzie coś innego wymyśleć. Mega się przydaje właśnie ten lot, jak widzicie. O! Tylko tego to jeszcze... Aha, bo to ty. Już myślałem, że tutaj ten siedzi. Ale to mi nie jest potrzebne. Kości. Myślałem, że to skorpion taki jest. No, tu co tu jest? O! Nie, tak już tu jestem. Groza. W sumie możemy się tutaj naładować tymi bonusami różnymi. Sprytnie nam się udało przedostać bezpośrednio do korzenia narka. Korzenie obrzydliwe. O, ten tu lata nawet. Ale co ciekawe, nic tu ciekawego nie widzę. O, leci do nas? Ta leci do nas. 30 level ma. O kurde, takiego to chyba jeszcze nie spotkałem. Dobra, próbuję, bo... Nie powiem, że próbuję, bo wylądował. Czaszka. Najlepiej podejść do niego. Załatwiony. No, nie włączyłem sobie tego wyższego możliwości wybujania wyższych level, więc jak widzicie, już tracę trochę na tym. O, tu ta skrzynia. Dam radę go trafić? No tak, to na pewno tego nie trafię. Wow. Ale się wrąbałem. Zaraz się okaże, że tu zginę.
Siódemka życia, czas odnowić. Czasami to takie, wiecie, spoglądanie na jednego wroga przeszkadza niż pomaga. Kurde, no z tymi 30-levelowymi to trochę ciężko. Dobrze się dobrali. Ja nie wrzuciłem sobie tego na zwiększenie obrażeń. No, powiem wam, że to atakiem młotem z góry jest bardzo przydatne. Dobra? Aha. Fajnie. Teraz tu wszystkich pościągam do siebie przez przypadek. Ajajaj. Na klawiaturę spoglądać, bo trochę daleko mam tą siódemkę. A nie chciałbym przez przypadek sobie zamienić na coś innego. No i uciekł. Skoczył do niego. No nie, tutaj na niego potrzebujemy. Zaraz cię załatwię. Jest ten silniejszy, chyba, jeżeli dobrze pamiętam, łuk. Też. Właśnie nie miałem zobaczyć. To jest zwykła ziemia? Piasek. Aha, bo to jest chyba piasek, a tutaj to już nie jest piasek? Nie, też piasek. Nie wiem czemu. Tak wyjątkowo się świeci. Aha, no dobra. Dobra. Zaraz pójdziemy po tą złotą skrzynię. Aha, oni tu respa mają. I dobranoc. O, 40 obrażeń. Widziałem, że aż tyle. Ostrzony szeroki miecz. Wszystko ma 47 ataku. Taka chyba górna granica, do której dobija te obrażenia, bo zobaczcie, że mam tutaj Buzdygan, też 47, tylko no, te dwuręczne mają wyższy, ale tak samo łuki mają jakby blokadę na 25, te szybkie, te 35, tu nie wiem, czy jest blokada, ale jednoręczne większość rzeczy właśnie ma 47, też właśnie 47, nie wiem, z czego to wynika. Dobra. Zobaczmy, co tutaj jest. Zobaczcie, tutaj gościu potnę tym szablą. I dobranoc. Dobra, wypijmy sobie tutaj na zwiększenie obrażeń. Na ochronę we mgle dłuższą i na wytrzymałość jeszcze. Na bogato. Dobra, co tutaj jest? Spodnie starszyzny. Też mogę spalić, bo to mam. Dobra, zmontujemy. I idziemy zobaczyć te wspaniałe zwierzę. Które gdzieś tutaj podobno się znajduje. Bang, 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 bang. Wow. A, bo to jest ten szybki taki. Dobra. Lecimy. Te wspaniałe zwierzę i ono będzie w tej mgle, tak? To tak trochę średnio. Nie, dobra, to już mgła się kończy? Nie, mgła jest dalej. Chyba, że tam wysoko, wysoko jej nie będzie. W górkę można sobie właśnie to wchodzenie ułatwić, turlając się. Przeprowadzić zwiat. Mhm. Co już? O, chłopie, co z tym? Wchodzić do tarcza, jak się bronić nie chcesz. Dobra, zobaczmy tą mapę. Co mi teraz przeskoczyło? Wow. I co, ja tak po prostu miałem sobie wleźć, tak? Myślałem, że coś tu będzie. Znaczy wiadomo, to pewnie gdzieś jest boss. Albo jakieś złote skrzynie. Lawy mają na dnie. Tamtego grzyba. O, tu na drodze ten
Czy coś jest? Tu ten zielony stoi, nie lubię go. Widzę skrzynię za tym, za kotarką. Co, przy drzwiach to strzał, że ja go trafiłem? Kolczasty łuk, no to jest 35, nie? Chociaż nie, dobra, on strzela wolniej, więc nie wiem dlaczego. A nie, dobrze mówię, 35, a te szybsze 25. Dobra, dobrze, 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 wszystko się zgadza. Nie, nie. Aha. No dobra. Załapałem się na szybkie spanko. Nie planowałem tego zrobić. O, ten? Pieczone się trafiło. Dobra. Zobaczmy ten dziennik. Aha, i została tylko już ukryta kaplica na mapie gdzieś jakaś. Ja tutaj liczyłem, że tutaj... O. Znajdę jakąś tą skrzyneczkę. Znaczy w sensie złotą, nie? Nie mówię tutaj o srebrnej. Wow, ale mi trafił. A. No to było trochę głupie. A, tam w środku ktoś jeszcze jest. Hello, hello. O, biber tu chyba robili. Tu mamy? Ojej, jeszcze gorsze coś. Dobra. Co to było? Gdzie tata? O, za nami. Możemy się cofnąć do niej już. Będziemy mieli te dwa miejsca zaliczone. Zobaczymy później, czy coś będzie dodatkowego do zrobienia, chociaż nie sądzę. Głęboki sznyt to się nazywa. Miejscówka. U! O nie, dobra, te zwłoki po prostu były. Zobaczmy w sumie, czy coś tam na górze jeszcze jest. Poza bossem, który tam pewnie będzie. O. No nie, tak szczerze to niewiele te obrażenia. Zastanawiam, czy ona jest w stanie mi tu coś wrzucić. Nie ma co ryzykować. Jak nie patrzy, ma w końcu 30 level, to też nie chce się na nim rzucać bez sensu. Ło, i dobranoc. Zobaczmy. A, eksplodować jeszcze musi. Kurde, level bym wbił. Uuu. Na pierśnik świetlistego paladyna. Powiem wam, że w pytkę całkiem wygląda. Teraz mam ochotę zebrać cały zestaw. I ma więcej obrony niż najlepsza ta. No, ma w... Nie, no to samo ma. Tylko ma zwiększone odporności. Jak to wygląda? Ej, fajnie to wygląda. Ja mam jeszcze rękawice. Ale no, tutaj powiem wam, że klata fajnie wygląda. Tak jakby był naładowany tym ogniem, nie? Coś takiego. Nie, no to jest wpytkę, wam powiem. Fajnie, bardzo fajnie to wygląda.
No przecież tam to jeszcze ten. Fajnie by było znaleźć całą zbroję w takim razie. O, złota skrzynia. Zguba cienia, no kolejny łuk, ale nie mówię, no one mają tą blokadę, że już więcej po prostu nie wypada z nich. Znaczy w sensie te obrażenia im wyżej nie wchodzą. Nie wiem z czego to wynika, no ale jest jak jest. Dobra, naprawmy sobie sprzęt. Weźmiemy to. Ja nie wiem, to ja przyjdę tutaj chyba ją farmić, nie? Właśnie, miałem sobie oznaczać te złote skrzynie. Utwórz znacznik. Tutaj, no powiedzmy jakiegoś koloru, nie wiem, czerwonego, zielonego, nie będzie bez różnicy. Bo nie ustaliłem sobie samemu kolorów. W sensie, mógłbym ustalić jakieś kolory, nie? W sensie, że to tak oznaczam, tamto tak. Byłoby mi o wiele łatwiej wtedy. Dużo tych eliksirów tutaj jest. Dobra. Ja miałem się wrócić tam. Po tym kolejny ten. Ej, w sumie tu się przeteleportuję i polecę. Mi się wydaje, że szybciej będzie to do przejścia ten kawałek tak o niż biegnąc. Chociaż... Nie, no dobrze, bo tam nie mam nieodkryty ten, to przelecę w sumie. Nie, zwierzę się nie opłaca. Mimo... Chociaż... Wierzę, że jest trochę wyżej, nie? No dobra, lecimy. Bo będzie tam. Zresztą się zastanawiam, czy ja tam dolecę. Przecież tam jest most. No nie, dobra, na tej ulepszonej tej na pewno dolecę. Chociaż wiecie co, zobaczmy jeszcze postać. Umiejętności. To jest coś takiego, że jest podbicie w trakcie lotu. Ponta. O, to jest prąd wstępujący. To dobrze by było na to pozbierać. Może się właśnie przydać. Coś takiego. No i znowu jesteśmy z expem do tyłu. No dobra. Nie chcę ryzykować, że wiecie, że zminimalizuję po to, żeby włączyć tego programa z tym możliwością wbijania leveli i mi wywali, nie? No, tutaj mamy trochę tego. Przejście przez jaskinię odkryliśmy. Jaskinia z siarką. Fajna jaskinia. A strasznie mnie tutaj oślepia to światło. O, co tam jest? Hello. O! Coś miało być chyba. Ale to wiecie, powiem wam, że to jest takie... wygląda trochę jakby twórcy mieli ustaloną taką kształt wnęki takiej, bo już wydaje mi się, że widziałem taką wnękę nieraz. Cześć. No to wam powiem, że to tak w sumie... Nie widzę za bardzo, gdzie idę. Ej, co to jest? Tam gdzieś? Tam chyba iść nie mogę. No weź się odczep. No dobra. Ale wiecie, no, nie, no to ja na bank tu jest ta. Że źle trochę poleciałem. Nie, dobra, tu chyba. Czyli tam to poleciał, to było źle faktycznie. To jest gdzieś niby tutaj. Zbadaj zapomnianą kaplicę. Czy ona tak wygląda trochę jakby była... Aha, tu jest, okej. Okay. I co? Aha, ona po prostu tu jest. Kaplica. Co tutaj mamy? Weźmiemy wszystko. Czaszka. Bardzo miło wspominam czasy, gdy żyłem w beztroszce, niemądrze zapuszczając się dalej niż reszta. Głębiny mnie interesowały, wzbudzały podziw i zachwyt. Wyciągłem ręce pragnąc wiedzy, otoczony ciepłem płomienia. Byłem młody i nie obawiałem się błędów. Otchłani czułem obecność wieczności. To uczucie przeminęło. Piasek w mej klepszydrze nieubłaganie ucieka, gdy słyszę, jak płomień woła imię najstarszego. Moje imię. Przepełnia mnie żal. Serce naszej planety się zmieniło. Kaskadowy efekt moich odkryć rozerwał doliny i rozdzielił naszych najmłodszych. Porażka powinna mnie wystraszyć, nie odmienić. Pozostała już tylko pustka oznaczająca zapomnienie. Wyryłem moje imię w kamieniu i zapisałem wszystkie moje klęski na obeliskach. To brzemię jest moim dziedzictwem. W lęku przed zapomnieniem podpisuję się pod ostatnimi słowami. To bardzo ludzkie z mojej strony. To ostatnie uczucie, jakie jest ciekawe. Tak puste, tak zimne. Manator. Ktokolwiek to był, tu się podpisał. No i dobra. I co, mam zaliczone, tak? Starto na miejsce. A, no i to wszystko.
Mamy zrobioną ostatnią misję. Ją zaliczoną, więc jeszcze zobaczmy sobie. Jak widzicie, tutaj mam dosyć spory kawałek do odkrycia. W sumie tu, tu. Tam to raczej nie, bo to jeszcze. Tam przejść nie można ogólnie, bo to jeszcze jest ten kawałek mapy, powiedzmy, niedokończony, więc jak gdzieś tutaj, na, gdzieś do, tutaj, gdzieś tutaj jest. O, nawet. I tu chyba, tak? Bo tu też, z tego co pamiętam, że nie można było przejść. To jest taka brama, nie? Z doliny. Tu jakoś tak właśnie idzie linia i tu gdzieś ta linia idzie. Gdzieś bliżej, gdzieś dalej na pewno. No, ale właśnie tam podejść nie można. No dobra, tak czy siak. O, nie mogę. W jakiej walce. A we mgle jestem w ogóle, tak? Aha. No dobra, to muszę stąd wyjść, okej. Okay. No to jakaś jaskinia jeszcze nawet jest. O, może tu jest ten gdzieś. Grzybek się gdzieś tu ukrywa. Tam ten, ten korzeń cały. Ło. Aj. No jeszcze mnie sięgnął, no skubany. Ale zabił tego swojego. O! Żelazo jest? Chyba tak. No, odkryliśmy kopalnię żelaza, jakbym chciał sobie tutaj zebrać ten. Żelazo tu jest? Tu jeszcze jest? To jest. Nie no to. Jak się tam nazywało? Ha, plecak jest pełny. Okej, no dobra, trochę żeśmy pozbierali różnych pierdół. I dwie beczki. Lapis lazuli, tu jest czarny proch. Aha, beczka czarnego z prochu. A więc to. Czy ona do czegoś mi się przydaje? Bo teraz się tak zacząłem zastanawiać, czy ja do czegoś miałem czarny proch. Tylko lapis lazuli to jest żelazo. To takie fajne miejsce na ewentualne wydobycie. Utwór znacznik. Przydałby się tutaj znaczek kopalni. Zaraz zobaczę, jak ja oznaczyłem tamtą kopalnię na górze. Aha, no dobra, flagą to już niech będzie. Utwór znacznik, niebieska flaga. Dobra. To tutaj, jak widzicie, mamy kopalnię żelaza. Coś jeszcze tu jest. No nie, więcej tutaj rzeczy. Spodziewałem się tutaj bardziej, że ten będzie. Korzeń mgły, nie? O, i tu. No fakt faktem, że trzeba ich załatwić, zanim się rozpocznie wydobycie. I tu coś? Aha, dobra, to pęknięcia w teksturze. Okej. Nie, no dobra, lapis lazuli i ten jest, jakby potrzebował ktoś wydobywać jakieś właśnie większe ilości. To sobie można właśnie tam wydobyć. Fajnie, okej. Okay. No, 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 dawaj. W dziwnym momencie się zatrzymał tym skakaniem. Dobra. O! Bombowce nadlatują. Bang, ze strzelony. Jesteśmy obroną przeciwlotniczą. Dobra. O i tutaj też widać ten lapis lazuli. Może jest na wierzchu. I siarka jest na górze? Mi się wydaje. No ciebie tu nikt nie zapraszał, no. Na niego działa. Padnie? Zarodniki. W mgle. Poza mgłą. No, to jest to przejście przez jaskinię. No dobra, w sumie mogę i tu to sprawdzić. Czy się nic się nie stanie. A, mogę porozbijać w sumie to. Montuj. Rozmontuj też. I to też. Kasy mamy w pytę. Co to mamy? Zwój doświadczenia. Dobra. A, to chciałem, tak. Sobie tutaj podbiję. Zobaczmy w takim razie, jak wygląda budynek. Tutaj ten, jak to było, kontrol. Widzicie, że zapomniałem. Możesz używać jedy... Aha, dobra. Czyli ja tak muszę się przeteleportować. Baza nasza. Chyba wybrałem ten dobry jednak. Dobry mam na myśli na powierzchni. Okej. Okay. Tutaj jeszcze wypadało to powycinać wszystko, bo zacząłem tutaj dłubać i widzicie, jak to teraz wygląda. Hop, hop,
No i dobra, teraz możemy budować. My chcemy z tego kamienia. O, z tego zobaczyć. Nawet posadzka taka jest bardzo ładna. No i ja myślę, że z tego to będzie można robić ściany w bazie głównej, bo czyli tutaj, bo to wygląda całkiem fajnie. Okej, zabieram go. Czy ja sobie gdzieś tu postawiłem ten do produkcji stół? Chyba niestety nie. Nie postawiłem sobie, chyba tak nie zrobię tego stołu, co? Ta sznurka i tego nie mam. Drewna w ogóle nie mam. Chyba, że gdzieś tutaj na dole jeszcze jest. Już nie pamiętam szczerze, gdzie ja co postawiłem. Tutaj eksperymenty prowadziliśmy właśnie. Jaki mur dać, jak widzicie, ja zrobiłem tym, ale on mi się strasznie nie podoba z powodu tego całego nalotu. Więc jak najbardziej będziemy przymieniać na to. No sporo straciłem czasu na wydobycie tych surowców. No, w sumie, szczerze powiedziawszy, to więcej straciłem na kopaniu. Kopaniu tutaj wyburzaniem, nie? Bo stawiałem te cegiełki i je wydrapywałem, można powiedzieć. No i tu ten sufit będę musiał poprawić, to też trochę będzie roboty. Dobra, tak czy siak. Idziemy zobaczyć teraz jeszcze tylko, z czego się robi ten nasz nowy kamień. Dobra, czyli baza produkcyjna, można powiedzieć. Zajrzymy tam. I zobaczymy, z czego to wszystko jest robione, ten taki ładny kamień. Dobra, jesteśmy. Cyk, 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 cyk. O, to tutaj jest. Zobaczmy, wypolerowany kamienny z samego kamienia on jest. Dobra, trochę go mamy. Miałem sprawdzić właśnie ten, czy ja coś robię z tego prochu czarnego? Ktoś może robić te ładunki burzące? Szkło. Lotnie ulepszony hak, mamy już. Kanina, ładne łóżko z drewna. A, mamy to chyba, tak? Nie, mamy jeszcze te wcześniejsze. O, to w sumie można dobrze sobie podpić ten czas, szczerze powiedziawszy. No to mamy piaskowy tron, chociaż wolałbym, szczerze powiedziawszy, taki tron nie piaskowy, bo mi nie pasuje trochę kolorem. Ale dobra, jeszcze tam nic nie zacząłem robić. Jeszcze jest czas. Sztandar wojenny, tutaj podwójne żelazne drzwi i takie dosyć spoko rzeczy. Kołowrotek. My to mamy. Stanowisko służące do włóczek luzunu. Tak, tam stoi, to lepsze na studnia. Czyli u ciebie nie... Chociaż alchemik chyba coś będzie miał. Specjalne strzały jakieś? Aaa, tutaj mamy. Strzał z wybuchającą niespodzianką. Dobra, czyli to do tego jest. Robienia strzał wybuchowych. Ja będziemy jak Rambo. Z tymi swoimi strzałami takimi wysadzą. No dobra. A czy ja mogę robić ten czarny proch? Tutaj łby możemy poulepszać. Z trofeów. Czy jest coś lepszego od złotego? Trofeum? Nie. Trofeum z brzuchatego osiłka z żelaza jest najlepsze. Te punkty do kołysania się na haku i przyciągania się, to można użyć do szybszego poruszania się po bazie, czarny kocioł i tak dalej. Dobra, zobaczmy, alchemik, ty masz ten, możliwość robienia do czarnego prochu. Zaraz zobaczymy. Duszek światła, błyszczący pył. Wybuchowa beczka. Aha, tutaj też do zrobienia wybuchowych beczek potrzebujemy czarnego prochu. Kurczę, ja mogę zrobić sam czarny proch, bo go nie widzę. Żarna. Chyba, że to się gdzieś robi w tym. No, w tym powiedzmy takim miejscu. Laboratorium, nie? Zaraz zobaczymy. Dobra, i tutaj jeszcze coś nowego. Nie, tutaj nic nie widzę. Leczenie? Aha, że odzyskiwanie szybsze. No tak. Ósmiodnych. Co tam ciekawego? Piec kuchenny, podkurzacz pszczelarski. Okay. Teraz wiecie co, jak tak na nią patrzę, to ma takie niebieskie oczy jak z Dune. Prawie się najadła. Dobra, zobaczmy, czy to tutaj jest możliwość robić. Nie, nie ma. Dziwne. Nie ma, a tu? Nie, jest tutaj, tu jest czarny proch. Do niego wymagany jest azotan, siarka i pył węglowy. Pył węglowy zrobię pewnie poprzez zmielenie w
sumie to nie wiem. Aha, węgla drzewnego. Znowu? Czemu mi to pokazuje w ten sposób? No dobra, no ale tak czy siak, jeżeli chodzi o ten odcinek, to tyle. Ja nie wiem, czy z wami się zobaczę w kolejnym odcinku, gdzie będę wam pokazywał moją bazę, czy dopiero zobaczymy się w odcinku, jeżeli coś twórcy dodadzą do gry, bo może być tak, że ja po prostu już poczekam, nie będę tutaj latał, nie wiadomo, czego nagrywał, może ewentualnie poszukam sobie tego stroju całego. Ale tak czy siak, prawdopodobnie zobaczymy się jeszcze w tej grze, bo jednak jest to spoko giereczka. O, to trochę gorsze te obrażenia są, nawet mocno. No, ale tak czy siak, zobaczymy się na pewno jeszcze w tej giereczce i wtedy będziemy co i jak decydować, jak będzie jakiś większy update. Mam nadzieję, że do tego czasu będę miał zbudowany jakiś ten swój zameczek i będę mógł wam go pokazać i wtedy też będziemy odkrywać nowe rzeczy, jakie zostaną dodane do gry. A na razie to tyle, jeżeli chodzi o Enshrouded. Ja wam dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w innych odcinkach albo w kolejnych, jeżeli już macie takie szczęście, że oglądacie to w momencie, jak już są kolejne odcinki. Tak więc, siemaneczko.